Za chwilę rozpocznie się Eucharystia. Za chwilę rozpocznie się Eucharystia. Myślę, że możemy już się wyciszyć. Wiem, że też okoliczności są niecodzienne. Mimo wszystko wyobraźmy sobie, że jesteśmy w domu Pana. Że za chwilę przyjdzie Jezus, ten, który stworzył Ciebie, który powołał Cię na ten świat, który dał Ci życie i który chciał Ciebie w tym miejscu. Ja zawsze praktykuję coś takiego, że przed Eucharystią wzbudzam w sobie intencje, czyli łapię jakąś taką myśl, o co bym chciała się modlić, za co dziękować lub o co poprosić Pana Boga. Więc może teraz właśnie w chwili ciszy przed Eucharystią zastanów się, jaka intencja jest w Tobie właśnie w tej chwili, w tym momencie. Co byś chciał przynieść przed tron naszego Pana? Co przeżywasz? Co jest w Tobie trudnego? Może jaka wielka radość Cię spotkała? W chwili ciszy przygotujmy się na przyjście Pana. Wzywam Cię, zaśpiewajmy razem. Wzywam Cię, Duchu, przyjdź. Czekam wciąż, byś dotknął nas. Wołam Cię, Panie, przyjdź. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim.
Moi drodzy, wiele dobra już za wami, wiele dobra przed wami. Natomiast to, co najważniejsze, dokonuje się tutaj, wokół tego ołtarza. To tutaj ten Jezus, na którym się skupiamy, o którym tyle słuchamy, z którego inspiracji czerpiemy wszystkie te rzeczy, które tutaj są. On tutaj dokładnie będzie obecny za kilka chwil. Największy z cudów, największy z darów dla każdego z nas. Dlatego niech od samego początku tej Eucharystii nie braknie w naszych sercach choć trochę wiary, tego ziarnka, że naprawdę to, co tutaj się dokona, ma być przemieniające dla każdego z nas. Wspominamy dzisiaj błogosławionego Szymona z Lipnicy, kapłana, zakonnika. Piękne jest to, że on potrafił oddać życie za chorych, posługując im w trakcie choroby. Powiedział tak naprawdę, że w miłości jest sens naszego życia, nawet gdy się je tutaj po ludzku traci. Dlatego przez jego wstawiennictwo przedstawiamy Panu Bogu nasze prośby. Ja modlę się za całą waszą wspólnotę, tego spotkania, w waszych intencjach, a przede wszystkim o to, by każdy z was przez całe swoje życie, wy i wasi bliscy, byście mogli doświadczać tej wielkiej miłości i prawdy o sobie, odkrywać tę prawdę każdego dnia na nowo, że jesteśmy dziećmi Ojca. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionemu Szymonowi łaskę głoszenia Ewangelii. Spraw, abyśmy posłuszni jej nakazom pełnili Twoją wolę i doszli do Ojczyzny Niebieskiej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Wyjścia. Pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z tegoż pokolenia. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. A nie mogąc ukrywać go dłużej, wzięła skrzynkę z papirusu, powlekła ją żywicą i smołą i włożywszy w nią dziecko, umieściła w sitowiu na brzegu rzeki. Siostra zaś jego stała z dala, aby widzieć, co się z nim stanie. A córka Faraona zeszła ku rzece, aby się wykąpać. Jej zaś służące przechadzały się nad brzegiem rzeki. Gdy spostrzegła skrzynkę pośród sitowia, posłała służącą, aby ją przyniosła. A otworzywszy ją, zobaczyła dziecko. Był to płaczący chłopczyk. Ulitowała się nad nim, mówiąc: jest on spośród dzieci Hebrajczyków. Jego siostra rzekła wtedy do córki Faraona: czy mam pójść zawołać ci karmicielkę spośród kobiet Hebrajczyków, która by wykarmiła ci to dziecko? Idź, powiedziała jej córka Faraona. Poszła wówczas dziewczyna i zawołała matkę dziecka. Córka Faraona tak jej powiedziała: weź to dziecko i wykarm je dla mnie, a ja dam ci za to zapłatę. Wówczas kobieta zabrała dziecko i wykarmiła je. Gdy chłopiec podrósł, zaprowadziła go do córki Faraona i był dla niej jak syn. Dała mu imię Mojżesz, mówiąc: bo wydobyłam go z wody. W tym czasie, kiedy Mojżesz dorósł, poszedł odwiedzić swych rodaków i zobaczył, jak ciężko pracują. Ujrzał też Egipcjanina bijącego pewnego Hebrajczyka, jego rodaka. Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku. Wyszedł znowu nazajutrz, a oto dwaj Hebrajczycy kłócili się z sobą. I rzekł do winowajcy: czemu bijesz swego rodaka? A ten mu odpowiedział: któż cię ustanowił naszym przełożonym i rozjemcą? Czy chcesz mnie zabić, jak zabiłeś Egipcjanina? Przeląkł się Mojżesz i pomyślał: z całą pewnością sprawa wyszła na jaw. Także Faraon usłyszał o tym i usiłował zabić Mojżesza. Uciekł więc Mojżesz przed Faraonem i udał się do kraju Madian. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Oh.
ożyje serce szukających Boga. Ożyje serce szukających Boga. Ugrzązłem w błotnej topieli i nie mogę znaleźć oparcia. Trafiłem na wodną głębię i nurt mnie porywa ze sobą. Ożyje serce szukających Boga. Panie, modlę się do Ciebie w czas łaski, o Boże. Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, w Twojej zbawczej wierności. Ożyje serce szukających Boga. Jestem nędzny i pełen cierpienia, niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże. Pieśnią chcę chwalić imię Boga i wielbić Go z dziękczynieniem. Ożyje serce szukających Boga. Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, niech ożyje serce szukających Boga. Bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi. Ożyje serce szukające Boga. Alleluja. Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. Biada Tobie, Korozain, biada Tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u Was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. To też powiadam Wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż Wam. A Ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz, bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w Tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam Wam,
ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie. Oto słowo Pańskie. Nie wiem, czy ktoś z was interesuje się filmem. Może są wśród was osoby, które myślały kiedyś o jakiejś szkole filmowej, może chcielibyście być reżyserami, scenarzystami, coś w tych klimatach. Jeśli tak, będziecie pisać kiedyś scenariusze, reżyserować filmy, to polecam Księgę Wyjścia jako inspirację do naprawdę dobrego scenariusza, filmu akcji, filmu, w którym jest wiele niespodziewanych zwrotów akcji. Naprawdę genialna rzecz. Warto ją w ogóle przeczytać, te kilkadziesiąt rozdziałów i zobaczyć, co tam się dzieje, jak tam Pan Bóg działa. Dzisiaj mamy początek tej księgi, zaledwie drugi rozdział, w którym słyszymy początki życia Mojżesza, jednej z bardziej epickich osób Starego Testamentu, moim skromnym zdaniem. Mamy człowieka, który się rodzi, dziecko urodzone z hebrajskiej kobiety. No ogólnie nie za ciekawie jest w kraju, chcą zabić te dzieci, więc ona, żeby je uratować, robi jakiś tam koszyk, wsadza dziecko do wody na ten koszyk i puf, i może przeżyje. Akurat tak się składa, że po drugiej stronie gdzieś tam bawi się córka, znaczy bawi się, czy myje się, córka faraona, dość ważna osoba w kraju egipskim, która zakochuje się, tak delikatnie mówiąc, w tym dziecku, chce być jego mamą, chce się o nie zatroszczyć, więc bierze to dziecko, ratuje je, daje na wychowanie do prawdziwej matki Mojżesza, nie wiedząc zapewne o tym. No i ostatecznie tak, Mojżesz, zwykłe hebrajskie dziecko, które było skazane na śmierć, znajduje się na dworze królewskim. I można by zakończyć, żyje długo i szczęśliwie, ale jeśli ktoś zna dalsze rozdziały Księgi Wyjścia, to wie, że tak nie jest. Chociażby to, co usłyszeliśmy dzisiaj w tym czytaniu, to jak już był duży, gdy już dorósł, szedł odwiedzić swoich rodaków, zobaczył, jak ciężko pracują. No i tam zobaczył, że Egipcjanin, czyli z tego dworu egipskiego, na którym się wychowywał, bije jakiegoś Hebrajczyka, no to go zabije. Potem robią się z tego małe problemy. Biją się Hebrajczycy między sobą. Tamci go niejako wkopują. Musi uciekać z dworu królewskiego, bo teraz faraon chce jego się pozbyć. I ogólnie sprawa się komplikuje. Gdyby spróbować wejść w ciało Mojżesza, w jego myśli w ten moment, to tam musiało być naprawdę ciekawie. Zobaczcie, człowiek, który wychowany jest na dworze królewskim, który z jednej strony wzrasta wśród Egipcjan, ale z drugiej strony ma jakąś świadomość tej swojej tożsamości hebrajskiej, tego, że jest Żydem. Przychodzi, chce pomóc swoim rodakom Żydom, dlatego zabija tego Egipcjanina, a tamci potem na niego wyzywają, przywołują tamtą sytuację, gdy chce ich rozdzielić. Sprawa się komplikuje. I ta kwestia tej tożsamości, chociażby narodowej, tutaj zostaje w jakiś sposób podważona do tego stopnia właśnie, że nie ma ani miejsca w ziemi żydowskiej, ani miejsca w Egipcie i tak naprawdę jest z niczym. I tak się kończy dzisiejszy fragment pierwszego czytania. Jeśli ktoś czytał Księgę Wyjścia dalej, no to wie zapewne, że tam historia się bardzo ciekawie dalej potoczyła. Ostatecznie w pewnym momencie swojego życia Mojżesz zostaje zaproszony przez Boga, który przemawia do niego przez płonący krzak do tego, żeby uwolnił naród wybrany z niewoli egipskiej. I wtedy dzieje się moment przełomowy, do którego tak naprawdę zmierzam. Zobaczcie, ten Mojżesz zostaje wybrany przez Pana Boga i jest zaproszony do tego, żeby odkryć tę prawdę, że skoro Bóg go zaprasza do konkretnego dzieła, to da radę. A co on mówi? Jak sobie przeczytamy te dalsze rozdziały, tam jest w kółko szukanie jakichś wymówek. Tutaj kim ja jestem, co tam zrobię, przy okazji jeszcze się tam jąka, jakieś tam problemy, no same przeciwności, żeby wypełnić tę misję. A Pan Bóg w kółko i no i to samo. Ja Ciebie wybrałem. To tam dalej nie pada, ale ostatecznie taka jest prawda, ja jestem Twoim synem. I skoro ja coś mówię, to tak zrób. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie z domu, coś, czego dzieci i młodzież bardzo nie lubią, że rodzice, oni wiedzą lepiej. Na przykład ja chcę zrobić coś tak, ale ja, na przykład ja chcę zrobić coś w konkretny sposób, nie, tak nie rób. Dlaczego? Bo tak. Najgorsze zdanie, bo tak. No ale dlaczego? Ja wiem lepiej. Okazuje się, że zazwyczaj mają rację. Że jakoś to doświadczenie życia, które mają, już te lata, które przeżyli,
rzeczy, na których się spalili, okazało im się, że są jakąś wiedzą i mądrością ich życia. Dlatego warto ich posłuchać. Natomiast czasami mogą też się mylić, bo są ludźmi. Gdy przychodzi nam do Pana Boga, który mówi tobie dzisiaj, jesteś moim synem, jesteś moją córką, to twoja postawa może być przeróżna. Może być tak jak tego dziecka, który może posłuchać, ale nie chce i mówi, ja wiem lepiej, ja wiem, że ja nie jestem, nie nadaję się na bycie twoim dzieckiem, ja wiem, że ja nie sprostam, ja wiem, że nie wypełnię tego powołania. Może rozeznajesz, że ty mnie powołujesz do kapłaństwa, ale nie, ja nie dam rady, ja nie chcę. Ja chcę normalnie żyć, a może powołujesz mnie do relacji z tą dziewczyną, z tym chłopakiem i ona jest naprawdę wierząca, ale zbyt wierząca dla mnie, ja wiem lepiej, nie do końca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj chodzi o to, by odkryć po pierwsze to, że w kółko to powtarzam i będę. Jesteśmy dziećmi Pana Boga. Jesteśmy tymi, Panu Bogu po prostu na nas zależy. Jeśli komuś zależy na kimś, to robi wszystko, żeby ta osoba doświadczyła dobra. Czasem będzie się to wiązało z jakimś trudem, ale ostatecznie dobra. Logika podpowiada, żeby za tym pójść. Skoro ktoś chce dla mnie dobrze, skoro ktoś ma jakieś środki, żeby im pomóc w jakiejś rzeczywistości życia, no to idę za tym, no bo warto. Natomiast wiemy dobrze, że niestety nie wszyscy są na to otwarci. I tutaj przychodzi nam dzisiejsza Ewangelia według świętego Mateusza, która jest dość trudna. Jak na początku czytałem tę Ewangelię już wcześniej, przygotowując się do tego dnia, no to mówię, no ciekawie, Panie Jezu, jak tu wybrnąć? Tutaj ma być tyle radości, tyle miłości, a to słyszymy, biada Tobie, Korozain, biada Tobie, Betsaido i tak dalej. Ale Pan Bóg mi pokazał w tej Ewangelii, że no, tak naprawdę tu chodzi trochę o coś innego. Oczywiście te słowa są prawdziwe. Natomiast wiecie, jaki jest problem tych ludzi z Betsaidy, z Korozain, z Kafarnaum? Oczywiście grzechy są problemem, ale jest coś, co stoi wcześniej. Jest to, że oni nie odkryli Boga. Nie odkryli Boga wychodzącego z inicjatywą. Oczywiście nie wszyscy, to jest taka pewna generalizacja, pewien obraz, pewien zabieg. Ale są osoby, które odrzucą Boga. Są osoby, które będą miały na tacy wyłożone. Są osoby, które będą widziały Jezusa, przecież były 2000 lat temu. Oni widzieli Jezusa, jak działał. Widzieli, jak uzdrawiał. Widzieli, jak nakładał ręce i ludzie zyskiwali zdrowie, a potem chrzczeli, ukrzyżuj go. Człowiek tak potrafi zrobić. My dzisiaj potrafimy tak zrobić. Dlatego nie może braknąć w naszym życiu takiego dnia, w którym będziemy chcieli wracać na nowo do tej samej prawdy, odkrywać ją zawsze na nowo, na świeżo, kim jesteśmy dla Pana Boga. Jeśli przyjmiemy tę prawdę, jeśli ją odkryjemy, będziemy nią żyli, to znowu, to jest droga do szczęścia, która jest w pakiecie standardowym. Drodzy bracia i siostry, tego wam życzę i pragnę was zachęcić, abyście w tej mszy świętej uczestniczyli z taką wiarą, że to, co się tutaj dokona, ta prawdziwa, realna obecność Chrystusa nie jest po to, no bo Wołczyn bez mszy, no ludzie złoci, za protestantów by nas uznali. Nie dlatego, że musi być msza święta, tylko to, że może być msza święta, to jest największy dar i chcemy z niego skorzystać. Więc takiej wiary wam życzę. Amen. Do Boga Ojca przez wstawiennictwo błogosławionego Szymona zanieśmy nasze wspólne prośby. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby prowadzeni przez dobrego pasterza Jezusa jednoczyli cały Kościół. Ciebie prosimy. Módlmy się o prawdziwy pokój dla świata. Szczególnie obejmijmy modlitwą udręczoną Ukrainę, aby ustały wojny, konflikty i prześladowania. Ciebie prosimy. Módlmy się za jedność w naszych rodzinach, aby różnice między nami nie przeszkadzały nam w budowaniu wzajemnej miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, aby Jezus przyjął ich do swojej owczarni w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili rozpoznać, kim jesteśmy w oczach Boga. Ciebie prosimy. Zbawicielu nasz, przyjmij prośby swojego Kościoła i spraw, aby wszyscy ludzie odkrywali źródło Twojej nieogarnionej miłości,
który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Zbliżam się w pokorze i niskości swej. Wielbię Twój majestat, skryty w hostii tej. Tobie dziś ofierzę, serce daję swe. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas. Tu ukryte z bóstwem człowieczeństwo wraz. Lecz oboje wierząc, wiem, że dojdę tam. Gdzieś przygarną łotra do Twych niebios bram. Jak niewierny Tomasz, Twych nie szukam ram. Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan. Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą. Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą. Ty coś upamiętnił śmierci Bożej czas. Chlebie żywy życie swym darzący nas. Sprawbym dla swej duszy życie z Ciebie brał. Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał. Módlmy się. Boże, Ty nas posiliłeś Najświętszym Sakramentem. Spraw, abyśmy naśladowali przykład błogosławionego Szymona, który gorliwie czcił Ciebie i z ogromną miłością służył Twojemu ludowi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ogłoszenia duszpasterskie. Można usiąść wygodnie, ale będzie krótko. Tak jak wspominaliśmy, o godzinie 13:45.
45. Rozpoczynają się warsztaty w różnych miejscach. Powtarzam lokalizację. Tutaj z Anią warsztaty wokalne. Tu. Tu warsztaty wokalne. W Białym na Trawie warsztaty tańca, tak? W sali numer 13, niedaleko informacji, będą warsztaty stylizacji, a osoby, które wyruszają z bratem Mateuszem w daleką podróż w głąb Biblii, spotykają się pod Czerwonym Kościołem również o 13.45. Ci, którzy prowadzą, proszą o punktualność. Zagłoszeń drobnych również. Jutro wielki mecz, rozgrywki ligowe, Liga Mistrzów, Kapucyni kontra reszta świata. O godzinie 17.30 zostanie rozegranych kilka szybkich meczyków. Możecie zbierać swoje ekipy, swoje drużyny. Będą 3 drużyny reszty świata plus 1 drużyna kapucyńska. Jak to wygląda? Kapitan albo jakiś kolega, który jest bardziej rozgarnięty, zbiera zespół, montuje zespół. Minimum 6 osób, maksymalnie 10-12 osób, jak chcecie zrobić zmiany hokejowe. Gotowa drużyna zapisuje się na informacji, mówi, że takowa drużyna powstała i jest gotowa stoczyć zaciekły bój z kapucynami. Ważne, żeby kapitan zostawił do siebie jakiś kontakt, numer telefonu albo adres na gołębia pocztowego, żebyśmy mogli się z nim skontaktować. Liczba miejsc ograniczona, dlatego organizujcie się żwawo. W dzisiejszym dniu z atrakcji, które nas czekają, jest jeszcze wiele, ale o godzinie 15.45 brat Wojtek Pawłowski zaprasza was wszystkich tutaj. Uwaga na te banery, żeby nikogo nie zabiły. Brat Wojtek Pawłowski zaprasza was tutaj i tutaj odbędzie się podział na grupy, czyli o 15.45 spotykamy się tutaj w amfiteatrze i tutaj wasi animatorzy was złowią i uprowadzą w miejsce ustronne pod jakieś piękne drzewko, na trawkę albo w cień Czerwonego Kościoła, gdzie tam chcieć będziecie. Z ogłoszeń duszpasterskich tyle. Dziękuję wam za ten czas i życzę wam, żebyście chcieli być szczęśliwi, żebyście byli szczęśliwi i robili wszystko w Bożym Duchu, żeby to się stało waszą codziennością. Przyjmijcie na to Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Za darmo nie odrzucasz mnie, mimo błędów każdy dzień to nowa szansa, to nowa szansa. Twoja miłość to kosmos, niezwierzona tajemnica. Twoja miłość to kosmos, nieustannie mnie zachwyca. Twoja miłość to kosmos. W lustrze widzę cię, twe odbicie patrzy na mnie z przebaczeniem, z przebaczeniem. Nie oceniasz mnie, w twoich oczach najważniejsza jest miłość. Liczy się miłość. Twoja miłość to kosmos, nieustannie mnie zachwyca. Twoja miłość to kosmos.
Ada tych dostali rzeka. Macie ochotę na rzekę? Świetnie. Ale tak nie słyszę, tak, że bardzo macie ochotę. Troszkę? To zapraszamy tutaj, można poskakać z nami. Chodźcie. Pokażcie, że jesteście. Tęskniliśmy za wami. Ręce do góry! I zaczynamy. Dobro wypełnia. Dobro wypełnia tej rzeki bieg, każdy mój smutek. W jej źródle topi się ocean łaski. Głębszy. Głębszy niż strach, niech się rozlewa, rośnie. W środku tej rzeki moc objawia się z Bożego serca. Wciąż wylewa się niebieska łaska. Na nas pływa w dół, niech się rozlewa, rośnie. Zbierają wody! Zbierają wody, zbierają rzeki. Strój wody twej wylewa się. Zbierają wody, zbierają rzeki. Strój wody twej wylewa się. Ta rzeka daje nam życie. 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 I wszyscy w górę! Objawia się z Bożego serca. Wciąż wylewa się niebieska łaska. Na nas pływa w dół, niech się rozlewa, rośnie. Wspierają wody! Wspierają wody, wspierają rzeki. Strój wody twej wylewa się. Wspierają wody, wspierają rzeki. Strój wody twej. Ta rzeka daje nam życie. 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 Otwieraj więźniom drzwi. Otwieraj więźniom drzwi. Wypuszczaj wolno ich. Wypuszczaj wolno ich. Niech pryska moc. Niech pryska moc. Niech pryska moc. Niech we mnie budzi się. Nic nie zatrzyma mnie. Nic nie zatrzyma mnie. W radości tańczyć chcę. Z radości tańczyć chcę. Niech tryska moc. Niech tryska moc. Niech tryska moc. Niech we mnie budzi się. Ta rzeka daje nam życie, teraz wyśpiewać. Ta rzeka daje nam życie. Ta rzeka daje nam życie. Dajcie więcej! Ta rzeka daje nam życie. Ta rzeka daje nam życie. Wspierają wody. Wspierają wody, wspierają rzeki. Strój wody twej wylewa się. Wspierają wody, wspierają rzeki. Wody twej ta rzeka. Wylewa się. Ta rzeka daje nam życie. 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 Niech pryska moc. Niech pryska moc. Niech pryska moc. Niech we mnie budzi się. Jeszcze raz zawołajmy. Niech pryska moc. 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 Niech we mnie budzi się. I ostatni raz niech pryska moc. Niech pryska moc. Niech pryska moc. Niech we mnie budzi się.